Już dawno nie widziałem tak mocno rozkopanej ulicy w centrum tętniącego nowego osiedla. Mówię oczywiście o Dolanach i ulicy Jana Kazimierza. A jak ta przebudowa trwa i wygląda i kiedy jej się skończy, o tym w tym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, witam znowu. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się dzisiaj nad Jana Kazimierza, gdzie już rozpoczęła się gruntowna przebudowa tejże ulicy. Tejże ulicy od samego krańca na części zachodniej, za ulicą Studzienną, do samego krańca z drugiej strony, czyli do ulicy Ordona. Cała ulica Jana Kazimierza będzie zupełnie inaczej wyglądać i będzie początkiem zmiany Odolan, aby było to bardziej osiedle dla mieszkańców, niż dla terenów przemysłowych, które tutaj kiedyś się znajdowały. Oczywiście po części one tutaj jeszcze w niektórych miejscach są, dojazdy do nich też są zrealizowane, ale to wszystko z tego miejsca już właściwie znika i bardziej staje się to nowa przestrzeń miejska, jeżeli chodzi o nowe mieszkanie. Trzeba też oczywiście pamiętać o tym, że usługi i cały plan zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu musi się łączyć w jedną całość, aby nie było tak, że do przychodni najbliższej trzeba jechać kilka kilometrów lub do innej dzielnicy, aby to po prostu było jedno miejsce, gdzie wszystkie najważniejsze usługi są w jednym miejscu. Aktualnie plan zagospodarowania jest tutaj realizowany i musi być dogadany w całości z PKP, bo PKP ma tutaj dużą część udziałów, jeżeli chodzi o stare tereny po swoich obiektach i terenach przemysłowych i po prostu po terenach kolejowych, które aktualnie są nieużywane, są nieużytkami, niszczą ją. I po prostu trzeba coś z nimi zrobić, najlepiej sprzedać i po prostu, aby ta część miasta została odzyskana dla Warszawy i po prostu zaczęła się tutaj rozwijać kolejna, nowa część dzielnicy Wola. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co jest faktycznie tematem dzisiejszego odcinka, czyli nowa ulica Jana Kazimierza. Sama Jana Kazimierza, jak widzicie, wygląda w ten sposób, jak teraz widzicie na ujęciach. To jest odcinek, który jest aktualnie jeszcze nieprzebudowany, bo to będzie etapami wszystko realizowane. Tak, aby były jak najmniejsze utrudnienia na samej ulicy. No i w tym miejscu możemy zaobserwować, że faktycznie nawierzchnia jest kiepska. Mamy tutaj lewoskręty na ulicy w niektórych miejscach. Nie mamy ścieżki rowerowej, chodniki są małe, parkowanie jest równoległe. No i tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o samą ulicę. Więc trochę się tutaj dzieje, chociaż to jeszcze nie jest oczywiście idealne. W sensie parkowanie aktualnie jest prostopadłe, w niektórych miejscach jest też równoległe. Natomiast sama ulica się zmieni dosyć mocno. Aktualnie jedna jezdnia w jednym kierunku ma 5,75 metra. Teraz to się zmieni, bo jedna jezdnia będzie mieć nie 5,75 metra, czyli prawie 6 metrów, tylko 3,25 metra, czyli trochę ponad 3 metry. Będą też miejsca parkingowe po jednej i po drugiej stronie ulicy, po prostu równoległe do samej jezdni. Będzie też połączenie z całą siecią dróg rowerowych w okolicy, bo na całej Jana Kazimierza do ulicy Studziennej będzie nowa droga rowerowa, która powstanie właśnie w tym miejscu. Droga rowerowa będzie się łączyć z aktualną trasą tam w ciągu pieszo-rowerowego do ulicy Fordwola, jak i również w tym miejscu na Ordona powstaje nowy pas rowerowy na całym odcinku Ordona z nowo przebudowanym skrzyżowaniem z ulicą Kasprzaka w ramach tramwaju na Kasprzaka i w tym miejscu będzie wjazd właśnie tutaj na Odolany, na Jana Kazimierza, na tą nową drogę rowerową w tym miejscu, więc użytkownicy tychże pojazdów będą mogli korzystać z tejże nowej trasy, a na pewno to się przyda, bo aktualnie tutaj jazda rowerem czy innym środkiem to jest po prostu dramat, że tak to powiem, bo sam jak tutaj dojeżdżam na tej, żeby nagrywać te różne inwestycje, to muszę przyznać, że to nie jest po prostu coś przyjemnego. Autobusem zresztą też się ładnie podskakuje do góry, do dołu, żeby całość to po prostu przejechać. Pomijając to, oczywiście będzie dosyć dużo nowych drzew. Dokładnie pojawią się nowe zatoczki, pasy zieleni, oczywiście łąki kwietne, drzewa, krzaki, no i drzewa właśnie. 250 nowych drzew tutaj zostanie posadzonych na całej tej ulicy. Mieszkańcy się skarżyli na to, że to jest aktualnie stara ulica, która jest po prostu pod dawnych terenach przemysłowych i tutaj się dużo nie zmieniło dla mieszkańców. Choć jak widzicie drzewa są, to one są głównie od tej strony, gdzie albo były, albo gdzie deweloperzy po prostu budowali, żeby trochę upiększyć tę ulicę. A trzeba zmienić to tak, żeby tu było jeszcze tych drzew więcej. Dlatego cała przebudowa, jak to mieszkańcy podkreślali, ma być bardziej dla mieszkańców, by to była przestrzeń miejska, można było wyjść z psem czy po prostu na spacer, żeby się tutaj przejść. W okolicy nie ma zbytnio żadnego parku, co jest dużym minusem.
ale w ten sposób można by to trochę rozwinąć. Przy okazji, jak już powiedziałem o tym parku, to jest to też jeden z aspektów, o którym, znaczy tam jest skwer zielony odolany, ale pomijając ten skwer, to właściwie nie ma żadnych parków w okolicy i przydałoby się właśnie, aby powstawały nowe parki w ramach całego zagospodarowania przestrzennego nowych terenów. Po prostu było to również też zaplanowane, aby to musiało koniecznie powstać, jak nowe szkoły, przedszkola czy inne obiekty usługowe. Natomiast wracając do tego, jak wygląda Kazimierza, aktualnie trwa już przebudowa. Natomiast przebudowa nie może być zrealizowana w ten sposób, że po prostu zostanie zamknięta ulica i wszystko powstanie. Nie, w ten sposób tego nie można zrobić. Trzeba zrobić, żeby dojazd do posesji był cały czas zachowany. Więc tutaj na odcinku, który teraz widzimy, na tym odcinku za ulicą Codzienną, ruch musi być dwukierunkowy po placu budowy, teraz właściwie taki trochę wahadłowy, bo jest to etapami tutaj robione. Dlaczego? No bo po prostu tam jest odcinek ulicy Ślepej, no i nie da się tego inaczej zrobić. Następnie kolejny odcinek, który teraz widzimy, odtąd, od ulicy Studziennej do ulicy Sowińskiego, jest tylko i wyłącznie w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Bemowa. Teraz tylko i wyłącznie w ten sposób samochody tutaj mogą jeździć, również autobusy linii 255, które teraz jeżdżą objazdami od pętli Fort Walla, jadą dalej ulicą Wolską, Sowińskiego i wjeżdżają na Jana Kazimierza. Lekki objazd i jeden przystanek dodatkowy przy Sowińskiego mają przez to, ale w ten sposób to musi być zrealizowane, bo po prostu dało się tędy przejechać i dojechać do trasy docelowej. Co ważne, zbytnio przystanki i tak są mniej więcej te same wszystkie wykorzystane, co były wcześniej, więc aż tak dużo się nie pozmieniało. Natomiast sama przebudowa teraz się głównie ograniczy do tego, że trzeba zlikwidować to, co było kiedyś, czyli sferyzować całą nawierzchnię, usunąć ją i wyrównać teren, jak to właśnie w tym miejscu wygląda. Tu widzimy dokładnie, że stare chodniki, stara nawierzchnia i pozostałe elementy, które były na ulicy, są aktualnie zrównane z ziemią. Wszystko jest tutaj usuwane i trwają prace przy budowie nowej nawierzchni. Nowa Jana Kazimierza będzie powstawać etapami, tak jak teraz widzicie, z przerzucaniem ruchu na poszczególne odcinki. Aktualny etap będzie wyglądać tak samo Jana Kazimierza do końca tego roku, do końca grudnia, więc trochę sobie popatrzymy na Jana Kazimierza w tym wyglądzie i w tym układzie, a kolejne etapy będą trwały w budowie przez najbliższe ponad 20 miesięcy, bo sama inwestycja zakończy się w 2025 roku. Brzmi odlegle, ale trzeba pamiętać, że 2025 rok to raptem za 2 lata i niecałe 2 lata będzie ta cała inwestycja realizowana, ale jest to ważny element, aby tam po prostu ulicę przebudować, żeby była bardziej dla mieszkańców w tymże miejscu. No i tutaj jak widzicie na tych ujęciach, trwają faktycznie prace przy przebudowie. Również oczywiście nie mogę powiedzieć i zapomnieć o tym, że nowe przystanki autobusowe również będą wyznaczone, tak aby można było, aby autobusy mogły wszędzie się teraz zatrzymywać, a nie tak jak to aktualnie ma miejsce, gdzie te przystanki też po prostu są dosyć kiepskiej jakości, no i w kiepskim standardzie, jeżeli chodzi o aktualne standardy WTP na nowych ulicach czy nowych przystankach autobusowych. To po prostu trzeba poprawić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Miejsca parkingowe, no będzie raczej ich mniej niż jest teraz. Dokładnie ich nie policzyłem, ale widać to po prostu, że jeżeli równoległe miejsca parkingowe są likwidowane na rzecz prostopadłych, no to wiadomo, znaczy wróć, będą są likwidowane miejsca parkingowe prostopadłe na rzecz miejsc równoległych, czyli nie, czy po prostu mniej samochodów się mieści w tym samym miejscu, no to siłą rzeczy jest to bezpieczniejszy, ale jest też mniej samochodów zaparkowanych w tej ulicy. Więc to jest minus, na pewno odbije się tutaj kosztem tego, że po prostu inne ulice będą bardziej zaparkowane w tejże okolicy, nie jak teraz w trakcie budowy, bo gdzie po prostu miejsc parkingowych tutaj całkowicie nie ma. Co ciekawe, w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że aktualnie przez te objazdy tutaj przez ulice sfrezowane jeździ linia 255 przez ten sam środek placu budowy, jakoś przejeżdża, ale wygląda to całkiem ciekawie, więc ruch jest utrzymany, no i ta budowa z nami pozostanie przez najbliższe 2 lata. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej informacji o tej przebudowie, czy o przebudowie ulicy Ordona, o której będę mówić za kilka dni, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film z Jana Kazimierza z przebudowy będzie oczywiście za 2 miesiące. I wtedy już faktycznie więcej się będzie działo. Zobaczymy kolejne prace na nowym odcinku. Może już coś faktycznie nowego. Tu już widzimy na tym odcinku ślepym, że faktycznie nowa warstwa asfaltu tutaj się pojawiła. Więc faktycznie prace szybko idą i miejmy nadzieję, żeby po prostu ta inwestycja się też zakończyła szybciej, a nie koniecznie trwała te ponad 20 miesięcy, tylko faktycznie udało się ją trochę szybciej zrealizować, bo mieszkańcy chcieliby raczej, żeby ta ulica była już gotowa. Co ważne, w przyszłości mają na Odolany też powstać nowe linie tramwajowe wraz z zajezdnią, ale bez kompletnego planu zagospodarowania przestrzennego
i przyszłości tych terenów, które muszą być uzgodnione z PKP, nic w tym temacie nie będzie na razie realizowane, no bo jak nie mamy planów, no to jak mamy cokolwiek planować. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!